Uwaga, ten film może zawierać treści polityczne. Za moimi plecami znajdują się tory tramwajowe wzdłuż ulicy Inowłockiej, czyli bezpośredni wjazd do zajezdni tramwajowej Annopol. Jak wyglądała konferencja prasowa z udziałem prezydenta miasta? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie, gdzie też zobaczycie, jak wygląda nowa zajezdnia od środka. Zaczynamy! Zjazd do zajezdni Annopol. Witamy serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej. Za nami spacer po wspaniałej zajezdni tramwajowej na Annopolu i właśnie ta konferencja prasowa jest poświęcona postępom prac na budowie zajezdni tramwajowej na Annopolu. Są dzisiaj z nami Rafał Trzaskowski, prezydent miasta stołecznego Warszawy. Witamy również serdecznie przedstawicieli władz tramwajów warszawskich, prezesa zarządu Wojciecha Bartelskiego, a także członkinię zarządu Małgorzatę Kaletę. Witamy również serdecznie Piotra Wertensteina, Żuławskiego, przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Inwestycji w Radzie Miasta Stołecznego Warszawy. Witamy również Katarzynę Strzegowską, dyrektorkę Zarządu Transportu Miejskiego Miasta Stołecznego Warszawy. Panie prezydencie, bardzo proszę. Drodzy Państwo, bardzo się cieszę, że możemy Państwu pokazać postępy prac tutaj na Annopolu, dlatego że to będzie jeden z największych tego typu obiektów w Europie. Prace postępują, właściwie zajezdnia jest już gotowa, na jesieni planujemy jej otwarcie. Bardzo się z tego cieszymy, że tego typu inwestycja jest realizowana w takim tempie. 14 hektarów, drodzy Państwo, widzieliście Państwo, jak to duża inwestycja, tutaj będzie mogło nocować 150 tramwajów. Głównie tych tramwajów, które obsługują te linie, które oddaliśmy pod koniec ubiegłej kadencji, a więc te linie na Kacprzaka, czy ten fragment na Czerniakowską, ale również oczywiście te linie, które budujemy w tej kadencji, przede wszystkim linie na Wilanów. Bardzo się z tego cieszę. Ta zajezdnia jest super nowoczesna, bardzo zielona. Część energii będzie pozyskiwana za pośrednictwem pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych. To też jest bardzo dobra informacja. W dużej części zautomatyzowana, co też się przyczyni do tego, że będzie super nowoczesna, ale również będziemy oszczędzać energię. Bardzo zielona, dlatego że 20% powierzchni czynnie biologicznej. Tutaj wszędzie, gdzie stoimy, będzie rozchodnik, ale również w bardzo wielu miejscach będziemy sadzić pnącza, tak żeby pokazać, że tego typu ekologiczne projekty mogą być realizowane. Drodzy Państwo, to pierwsza tego typu zajezdnia w Warszawie, znaczy w ogóle pierwsza zajezdnia w Warszawie od 60 lat. Od 60 lat nie oddawaliśmy żadnej zajezdni, więc widać, że jeżeli chodzi o wszystkie inwestycje tramwajowe, naprawdę od wielu, wielu lat, od wielu dziesięcioleci tak wiele w Warszawie się nie działo. Bardzo z tego wszyscy jesteśmy dumni. Drodzy Państwo, co ważne, choćby w perspektywie najbliższych wyborów do Parlamentu Europejskiego, nie byłoby tej zajezdni bez finansowania unijnego. Koszt naprawdę olbrzymi, 700 milionów złotych, z czego 85% z funduszy unijnych. To też pokazuje, jak ważne są pieniądze z Unii Europejskiej do tego, żeby Warszawa i cała Polska mogły się rozwijać. Tak jak Państwu zawsze mówię, trudno wskazać dużą, ważną inwestycję dla Warszawy, w której tego finansowania z Unii by nie było. No i co najważniejsze, drodzy Państwo, tutaj znajdzie pracę ponad 400 osób, co też jest dla nas sprawą fundamentalną. Kontynuujemy wszystkie nasze inwestycje tramwajowe, jak Państwo wiecie, i na Woli, i również na Wilanowie. Ta inwestycja zapowiadana będzie gotowa jeszcze przed początkiem roku szkolnego. No i niedługo przetarg na projektowanie linii na Białołękę. Mówiliśmy o tym, że będziemy ten projekt w kolejnej kadencji traktowali priorytetowo. Dziękuję Państwu bardzo. Bardzo dziękujemy. A teraz o zabranie głosu proszę Piotra Wertensteina Żuławskiego, przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Inwestycji w Radzie Miasta Stołecznego Warszawy. Panie prezydencie, szanowni państwo, mam okazję powiedzieć te kilka słów z upoważnienia przewodniczącej Rady Miasta, ale także jako użytkownik warszawskich tramwajów na co dzień. Jako radni jesteśmy bardzo zadowoleni z tego ambitnego programu rozwoju tramwajów w Warszawie. Faktycznie w ostatnich latach to jest bezprzykładny w ogóle wzrost kilometrów i obsługi komunikacyjnej za pomocą tramwajów w Warszawie. Radni nowej kadencji będą z pewnością wspierać kolejne projekty inwestycyjne w najbliższych tygodniach.
tygodniach nasza Komisja Inwestycji i Infrastruktury spotka się z władzami tramwajów warszawskich, żeby też porozmawiać o szczegółach, ale tutaj już ze wstępnych rozmów z radnymi mam takie przekonanie, że będzie duże wsparcie obecnych radnych dla kolejnych inwestycji tramwajowych. Także gratuluję wszystkim, którzy pracowali przy tym projekcie, bo naprawdę jest imponujące. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Przechodzimy do pytań. Wiem, że pytania są. Państwa redaktorów bardzo proszę, by tutaj do nas, do mikrofonu podchodzić i przedstawiać się przed zadaniem pytania wraz z podaniem nazwy redakcji. Proszę o pierwsze pytanie. Dzień dobry, Jarosław Osowski, Gazeta Stołeczna. Pan prezydent mówił, że tramwaje stąd, z tej bazy będą obsługiwały nowe linie tramwajowe, nowe trasy, które będą w tej kadencji budowane. Proszę je wymienić, jakie pan planuje. Jaki będzie harmonogram oddawania tej bazy? Kiedy dokładnie tutaj będzie działała? I jeszcze ostatnie pytanie na temat CPK. Jakby pan jako przewodniczący, wiceprzewodniczący partii i prezydent Warszawy skomentował najnowsze zmiany stanowiska premiera Tuska w sprawie centralnego lotniska? Na jakiej podstawie zapadają decyzje, czy audytu, czy są jakieś nowe dane? No i czy to jest wiarygodna taka wolta przed wyborami? Więc jeżeli chodzi o nasze inwestycje tramwajowe, no wielokrotnie o tym mówiliśmy, a mianowicie tramwaj na Wilanów, którego budowa się przez cały czas toczy i który będzie gotowy w tym roku. To wszystko, co dzieje się przy Dworcu Zachodnim, też bardzo dokładnie o tym mówiliśmy, jaki mamy harmonogram prac. Natomiast dla mnie kwestią priorytetową jest rozpoczęcie projektowania tramwaju na Białołękę. Wiecie Państwo, jak długo trwa projektowanie, przetargi, no ale mamy nadzieję, że w tej kadencji będziemy mogli zacząć budowę, bo to jest sprawa absolutnie fundamentalna. W związku z tym w tej sprawie się zmienia tylko tyle, że będziemy robili absolutnie wszystko, żeby projektowanie tramwaju na Białołękę rozpocząć jak najszybciej, żeby ta inwestycja mogła się rozpocząć, ponieważ takie też są oczekiwania większości mieszkańców Białołęki. Jeżeli chodzi o tę zajezdnię, otwarcie na jesieni tego roku, będziemy Państwa informowali o tym bardzo dokładnie, natomiast tutaj jeżeli chodzi o remonty okolicznych dróg, one się powinny zakończyć jeszcze w czerwcu. Natomiast jeżeli chodzi o CPK, drodzy Państwo, no my traktujemy bardzo poważnie wszelkiego rodzaju inwestycje, zwłaszcza inwestycje, które są tak fundamentalne dla rozwoju Polski. I jeżeli mówi Pan o konsekwencji, no to powiem tak, ja pamiętam, jak PiS przedstawiał te propozycje na samym początku. Byłem wtedy na komisji sejmowej, to wtedy ten projekt miał być największym lotniskiem na świecie. Dokładnie to pamiętam. Notabene, jeżeli pan pamięta debatę prezydencką w wyborach samorządowych, to mój konkurent, pan Bocheński, poprawiał, że skąd, nie największa, tylko 20 w Europie, więc sam PiS zmieniał swoją koncepcję wielokrotnie. Pan premier Tusk jasno powiedział, że będzie traktował tę sprawę w sposób czysto merytoryczny. I o ile trudno nam było wesprzeć plany, które nie miały nic wspólnego z rzeczywistością, budowy największego lotniska na świecie i przy tym likwidacji Okęcia, o tyle po audycie, po analizach, po setkach rozmów dochodzimy do stanowiska, że CPK w zupełnie innej formie, nie tak rozbudowanej, jak to kiedyś planował PiS, a potem się z tego wycofywał, ma rację bytu. Dla mnie najważniejsze jest oczywiście to, że to nie przekreśla Okęcia. Ja zawsze mówiłem o tym, że CPK czekam na analizę ekspertów, bo ja nie jestem ekspertem od tego, na ile taka inwestycja ma szansę realizacji. Chcę również mówić o samym pociągu, sama zmiana koncepcji tego, jak mają wyglądać linie pociągowe, czy to ma być tak zwana szprycha, kompletnie zmienia koszty, kompletnie zmienia również racjonalność tego projektu. Natomiast dla mnie najważniejsze było to, żeby dalej mogło funkcjonować Okęcie i takie zapewnienia rząd składa, że te oba projekty, ten zupełnie inny projekt CPK, ten dużo bardziej racjonalny oraz oczywiście utrzymanie Okęcia, że te dwa projekty się wzajemnie mogą uzupełniać. I to jest dla mnie w tej chwili najbardziej istotna informacja. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Chyba wyczerpaliśmy pulę. Mamy jeszcze jedno pytanie, bardzo proszę. Dzień dobry, Kacper Szmitka z kanału Wiznosz. Linia średnicowa jest opóźniona do 2030 roku. Jak w takim razie inwestycje miejskie, które były wstrzymywane, będą teraz opóźnione? Czy też tramwaj pod Warszawą Zachodnią na Wolę będzie budowany po 2030 roku, czy uda się go szybciej jakoś zrealizować?
Ta informacja o tym, że prawdopodobnie ten remont zostanie opóźniony, no, dotarła do nas dosłownie kilka dni temu, ale rzeczywiście takie sygnały były wysyłane przez ministerstwo. My czekamy na dokładną informację, dlatego też, że słyszymy, że koleje analizują również samą metodę tego remontu, więc to jest dla nas najbardziej fundamentalne. I w tym momencie będziemy oczywiście dostosowywali swoje plany inwestycyjne. Te plany inwestycyjne, które nie są bezpośrednio, nie będą miały wpływu, znaczy linia średnicowa nie będzie miała bezpośredniego wpływu na nie, mogą być realizowane wcześniej. Natomiast no, trudno sobie wyobrazić na przykład przebudowę alei w tej chwili, gdyby później to wszystko miało być zniszczone po to, żeby móc budować linię średnicową metodą odkrywkową. Więc najpierw poczekajmy na ostateczne decyzje, na 100% kiedy, jaką metodą, i wtedy my będziemy dostosowywali swoje procesy inwestycyjne. Tak, żeby to były po prostu decyzje racjonalne. Tam, gdzie będziemy mogli to robić, oczywiście będziemy kontynuować inwestycje. Tam, gdzie nie miałoby to racjonalnego uzasadnienia i mogłoby później przyczynić się do marnotrawienia środków publicznych, tam oczywiście tego nie będziemy robić, będziemy czekali na ten remont. Bardzo dziękujemy. Teraz już chyba więcej pytań nie mamy. Dziękujemy to bardzo. Dziękuję Państwu bardzo, dobrego dnia. Ja jeszcze tylko przypomnę, że do Państwa dyspozycji jest kierownik projektu Małgorzata Lejk, a także przedstawiciele wykonawcy. Życzymy miłego dnia. No i to by było na tyle z tego materiału. Jeżeli taki film Ci się podobał, to zostaw łapkę w górę. Jeżeli chcesz zobaczyć więcej materiałów i film cały z zajezdni tramwajowej Annopol z większą ilością ujęć i z dokładniejszym opisem moim, zostaw, subskrybuj ten dziwny dzwoneczek, bo ten film się pojawi jutro lub pojutrze. Aby tego nie przegapić, możesz też kliknąć ten dziwny dzwoneczek. No i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale, które się będą pojawiać w najbliższych dniach. I jak zawsze, zachęcam również do dołączenia do grupy Co u Tramwaja Warszawskich, gdzie trochę więcej nowości i innych informacji możecie znaleźć i powymieniać się też oczywiście własnymi zdaniami. Do zobaczenia. Cześć!